Namaste, Marię Bukardy z tej strony. Dokładnie 24 stycznia 2020 roku o godzinie 22.42, chociaż moją taką bardziej ulubioną godziną będzie 22.44, będziemy mieć Nów Księżyca w Wodniku. Bardzo wyjątkowy czas, dlatego ten cały czas teraz przed Nowiem, a także w czasie Nowiu, pozytywnie wykorzystaj aby wypełniać wszystko światłem wszystko w tobie wszystko wokół ciebie w twoim ciele w twoim najbliższym otoczeniu w twoim królestwie aby mieć czyste i krystaliczne myśli aby zajmować twoje myśli wszystkim tylko tym, co cię uskrzydla, co dodaje ci siły, mocy, pewności siebie. Zwróć na to uwagę, że jest to bardzo ważny czas. Mówiłam o tym na naszej ostatniej 93. ceremonii w czwartek. I dokładnie ta 93. ceremonia, jej energia trwa aż do czwartku. I w czwartek będzie nasze kolejne 94. spotkanie i kolejne przesłania, kolejny temat i wskazówki. Od siły wyższej. Zwróć na to uwagę, że dokładnie teraz, wszystko to, co wysyłasz, będziesz zbierać w kolejnych latach. Wysyłaj więc wszystko to, co pozytywne i co chcesz, aby przyniosło plony, które w kolejnych latach będziesz się u nimi rozkoszować i będą przynosiły dla ciebie spełnienie, radość, szczęście, miłość i obfitość. Bardzo proszę, kontroluj wszystkie Twoje myśli, wszystkie Twoje uczucia. Nie pozwól na to, aby jakiekolwiek negatywne lub obce energie dokładnie w tym momencie zaśmiecały Twoje myśli, Twoją aurę, Twoje ciało czy Twoje najbliższe otoczenie. To jest bardzo ważny czas. Nie prześpij go, wykorzystaj, a zobaczysz, jak pozytywnie zmieni się Twoje życie w kolejnych tygodniach, miesiącach i w kolejnych latach. Dokładnie po naszej 93. ceremonii otrzymałam od Was bardzo dużo listów, bardzo pięknych, wyjątkowych. To przesłanie, że kochaj to, co robisz i rób wszystko z miłością, wywarło na Was niesamowity wpływ i uskrzydliło Was do tego, by w każdej dziedzinie Waszego życia coś zmienić inaczej podejść do pewnych rzeczy do pewnych spraw Jednym z takich przepięknych komentarzy które otrzymałam jest komentarz od Katarin Ten komentarz pojawił się dopiero dzisiaj 18 stycznia ale niesamowicie pokazuje to wszystko, jak wpływamy na ten świat, i jak te przesłania, które otrzymujemy od Siły Wyższej, poprzez każdą naszą czwartkową ceremonię, zmieniają coś w nas, wokół nas, czyli w naszym życiu, w naszym otoczeniu, jak jest nam łatwiej osiągnąć wszystkie nasze cele, wszystkie nasze marzenia i zrealizować wszystkie nasze plany, i oczywiście zmienić również coś na Ziemi i we wszechświecie. To jest niesamowicie ważny czas, ponieważ zaczyna się era wodnika i na pewno już o tym słyszałaś, czy o tym słyszałeś. Dla mnie osobiście jeden z najpiękniejszych momentów, na który moja dusza czekała bardzo długo, ponieważ jest to dla mnie symboliczne. Powstanie Atlantydy. Jak wiesz, Atlantyda miała swojego boga przewodniego, Posejdona, Neptuna, udaż Samianego również z tą energią Wodnika, czyli również ta, ten czas, gdy panowały te energie, dokładnie podobne energie jak teraz w nadchodzącej erze wodnika. To jest dla nas wszystkich, dla każdej duszy, która inkarnowała dokładnie teraz na ziemi, tutaj i teraz. Niesamowity egzamin, sprawdzian, wyzwanie, ale również długo oczekiwany czas. Wykorzystaj więc te energie kosmiczne, które dokładnie teraz są wokół nas, w twoim życiu, aby wszystko Ułożyło się tak, jak tego pragniesz. Uważaj również, ponieważ wiele osób z nas, dokładnie w tym momencie, oczyszcza swoją karmę, więc zdarzają się w naszych życiach rzeczy, które żeśmy wysiali kiedyś wcześniej. Dlatego, jeżeli dokładnie teraz spotkasz fałszywych ludzi, złych ludzi, złe sytuacje, pewne rzeczy uderzą w Ciebie, to pamiętaj o tym. To są. Zbiory, które zbierasz może z poprzednich inkarnacji, może z poprzednich lat, nie zatrzymuj się na tym zbyt długo, tylko wysiewaj nowe nasionka, by zbierać nowe plony. Bo dokładnie to, co dzieje się teraz w Twoim życiu, to jest wynik poprzednich inkarnacji, poprzednich doświadczeń, poprzednich decyzji, ale dzisiaj, dokładnie dzisiaj, to Ty decydujesz o tym, jakie będzie Twoje jutro. Dokładnie dzisiaj, w tym momencie. Dlatego przyjmij wszystkie negatywne doświadczenia z podniesioną głową, bo wiesz, że to jest wynik tych poprzednich działań, ale dokładnie dzisiaj zmień coś, zmień Twoje działania, zmień Twoje podejście do życia, do świata, do ludzi, do wszystkiego tego, co cię otacza, by to przeniosło plony w kolejnych miesiącach. I tak, jak podejście Katarin, to jest pseudonim, który ukrywa osobę, która napisała ten komentarz, tak jak ona zmieniła swoje podejście i jak to od razu błyskawicznie wywołało pozytywny efekt, tak jak Siły Wyższe mówiły o tym do nas na 93. ceremonii, w ubiegły czwartek, tak dokładnie to wszystko, co dzisiaj wysiewasz. Już jutro przyniesie dla ciebie zmianę, przemianę, i jeżeli to będzie pozytywne, to przyniesie również to, co pozytywne. Ja w tym momencie przeczytam komentarz od Katarin, który został umieszczony pod naszym 93. spotkaniem z ubiegłego czwartku i który tak pięknie pokazuje, jak. Wykorzystać przesłania, które otrzymujemy od siły wyższej, i jak te przesłania zmieniają coś w naszym życiu błyskawicznie. Dlatego, jeżeli jeszcze coś jest w Twoim życiu, co Ci się nie podoba, co chcesz zmienić, to najwyższy czas, aby zastosować te przesłania, tak jak zrobiła to Katarzyna i zmieniła tą jedną rzecz w jej życiu, a jeżeli pójdzie dalej tą drogą, według tych wskazówek, to udaje się zmienić wszystko, tak jak i każdej osobie. Z nas. Niezależnie od tego, czy mamy już doświadczenia w medytacjach, wizualizacjach, afirmacjach i tym wszystkim, 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 całym procesie pracy nad sobą, czy też nie. Bo ten czas ma wyjątkową wibrację i nie ma tutaj znaczenia, czy jesteśmy już doświadczonym magiem, doświadczoną osobą w pracach duchowych, czy też nie. Jeżeli wykorzystamy te proste wskazówki, to możemy osiągnąć wszystko, co jest naszym marzeniem i co jest naszym pragnieniem. Rozpocznij więc ten czas przed nowiem, nów 24 stycznia 2020 o godzinie 22:44 i wykorzystaj ten czas, gdy wchodzimy do ery Wodnika, dla mnie osobiście tej ery odnowienia i powstania mitycznej Atlantydy, czyli tego wszystkiego, co mityczna Atlantyda zawierała w sobie. Tych czasach swojej świetności, tego wszystkiego, co piękne w nas, tego wszystkiego, co boskie w nas i co łączy nas wszystkich. W tym momencie przeczytam komentarz od Katarin. Kochana Mario, serduszko, mam nadzieję, że to przeczytasz. Bardzo dziękuję za tą ceremonię raz jeszcze. W następnym dniu po ceremonii miałam obronę, ale na popołudniu. I już w tym samym dniu wzięłam białą szałwię i czyściłam dymem z szałwii swoje notatki, mówiąc, że nauka idzie mi wspaniale, lekko z miłością, z wiarą. Myślałam troszkę, czy nie za późno, jak to już jutro, nawet pytania już mi się mieszają, ale myślę, ufam i kocham robić to, co robię. Robię, nawet ze świadomością, że nie zdążę wszystkiego się nauczyć. Ale myślę, wolę pięknie umieć to, co zdążę. I tak w następnym dniu, i to już w dniu obrony, mimo że miałam ogromnego stresa, to cały czas wewnętrznie odganiałam nerwy i uczyłam się na dworze, idąc spacerem i wysyłając miłość. I gdy była już obrona, to weszłam z uśmiechem i zaczął się od pytania, które właściwie najlepiej potrafiłam, i w tym samym dniu uczyłam się go w lesie. Przewodniczący byli zachwyceni, że mi nie przerywają, że tak mi było dobrze. Potem pytanie o pracę i tu też uspokoiłam się i przemieniłam to, co było negatywne w piśmie, w tej pracy, i za to miałam niższą ocenę, bo rzeczywiście pisałam to z niechęcią. To już, jak mówiłam, to z miłością. A na trzecie pytanie, choć już mniej potrafiłam, to już aż tak mnie nie słuchali, bo byli zachwyceni na wstępie i dostałam pięć. Promotor mi gratulował obrony, a ja nigdy nie miałam takiego uczucia, bo zawsze, jakoś w takich chwilach, to nie wiem, że przez moje stare wzory i przekonania było inaczej. A tu taka niespodzianka od siły wyższej. To nie jest niespodzianka, to jest dokładnie to, o czym mówiliśmy na naszej 93. ceremonii, która już jest dostępna w archiwum na mojej stronie www.bukardimaria.com i gdzie ten link będzie poniżej, to jest dokładnie to, co powiedziały nam Siły Wyższe. Rób wszystko z miłością. Wszystko. I tak Katarin, gdy pisała swoją pracę magisterską, pisała ją z niechęcią. Ponieważ jej sytuacja życiowa, w której się znajduje, nie pozwalała jej tak w stu procentach skupić się na tej pracy. Ale ta jedna ceremonia, dzień wcześniej, wieczór wcześniej, zmieniła jej podejście do wszystkiego. I tak zmieniła swoje podejście i do swojej pracy, i do egzaminu. I to. Gdy wypełniła to wszystko miłością zgodnie z tymi wszystkimi przesłaniami, które żeśmy otrzymali na naszej dziewięćdziesiątej trzeciej ceremonii, gdy wypełniła to wszystko miłością, gdy podeszła do tego w inny sposób, to była w stanie w przeciągu kilku godzin nadrobić ten cały stracony wcześniej czas, i siła wyższa nagrodziła ją. Za tą zmianę i za tą przemianę. Nagrodziła ją tym, że dostała dokładnie te pytania, których uczyła się jeszcze w drodze na uczelnię, których uczyła się w lesie przed obroną, gdy czekała na obronę. I dokładnie to jej podejście podejście do komisji egzaminacyjnej, podejście do całego egzaminu podejście do całej obrony, do jej pracy. Przeniosło błyskawicznie efekty. I tak w Twoim życiu każda Twoja myśl przynosi błyskawiczne efekty, dokładnie tutaj i teraz. Zadbaj więc o Twoje myśli, o ich czystość, o ich jasność, o ich krystaliczność. Zadbaj o całe Twoje podejście do Twojego życia, do tego świata, do wszystkiego, co w Tobie i wszystko przed Tobą, a zobaczysz, że osiągniesz wszystkie Twoje marzenia. I wszystkie Twoje cele. Wróć do wszystkich naszych poprzednich ceremonii. Siły wyższe, niezależne od religii, niezależne od wyznania, niezależne od tego, kim jesteś, niezależne od tego, gdzie się znajdujesz. Pokierują Cię na odpowiedni numerek, nazwijmy to tak. Może będzie to ta dziewięćdziesiąta trzecia ceremonia, może dziewięćdziesiąta trzecia, jedenasta, osiemdziesiąta ósma, osiemdziesiąta druga, trzydziesta czwarta. Do wszystkich tych spotkań masz dostęp. Skorzystaj z tej wiedzy jak najszybciej. Wykorzystaj ten czas przed Nowiem, i wykorzystaj ten czas, zanim wejdziemy do nowej ery, by krok po kroku zmienić wszystko w tobie, wszystko to, co pragniesz zmienić, na lepsze, piękniejsze i zgodne z Tobą. I tego życzę Ci z głębi mojego serca. Zapraszam Cię na kolejny czwartek, na naszą 94. ceremonię. Twoja Maria Bukardi.